Cześć, jestem Mityazan. Jak widzicie, już mam trochę tutaj rozparcelowane pudełeczko z Sentinels of the Multi-Universe od Portal Games. Zasadniczo miałem ten unboxing robić trochę inaczej, w praniu wyszło jeszcze inaczej. Że trochę taki spontan, bo jak sami widzicie, trafiliście w środek za tym, chociaż ja już tam wcześniej mam takie rozpakowanie nagrane, więc wrzucę do materiału. Ale może tak przy okazji trzy słowa o tym, co znajdziemy w pudełku. No kurde, to trzeba pokazać, nie? Bo tam zrobiłem takie urywki z tego. Zobaczcie, ile jest kart, nie? No to jest po prostu jakieś szataństwo. Ale czytaliśmy, że to się nie gra wszystkimi, tylko cała ta gra jest zebraniem tak naprawdę wszystkich dodatków do tej gry, tak? Więc mamy te Sentinelsy, ja już zdążyłem troszkę wsiąknąć zasady. Nie wydaje się to specjalnie trudne, a przy okazji jest szansa, że jest dość fajne. A warto tutaj powiedzieć, a nawet trzeba, że jest to kooperacja, że to nie jest gra w trybie tutaj nie gramy przeciwko sobie, tylko gramy przeciwko grze. No co, kurde, no nie każdemu się podoba, ale akurat fani Iron's End na pewno się w tym odnajdą. Ciekawy tutaj jest ten styl graficzny, no ciekawy, no musi być taki, o może tak, no musi być taki, bo to jest gra o superbohaterach, więc tutaj musi być taki komiksowy, ale ja nie jestem specjalistą, mamy tam parę materiałów o komiksach, natomiast wydaje mi się, że te wszystkie grafiki, które są użyte tutaj na kartach, że to są po prostu wycinki z takich prawdziwych numerów komiksów, a nawet jestem o tym przekonany, musiałbym to sprawdzić. Nie chcę tutaj kłamać, ale wydaje mi się, że tak jest. I to też, kurde, no... Jeżeli tak jest, no to jest mega spoko, nie? To jest fajne. Fajny taki, kurde... Taka ciekawostka. A te graficzki są naprawdę spoko. W takim, wiecie, old school klimacie takich amerykańskich, wiecie, komiksów lat 60-tych, 70-tych. To naprawdę spoko. No i co? Następna rzecz spoko. Mega spoko. Są liczniki, które za chwilę będę składał. To może jeszcze się załapiecie na składanie liczników. Fajne są żetony. Takie kurde niestandardowe, też w takim mega komiksowym stylu. A te liczniki to jest do chapaków, tak w ogóle, nie? Czyli mega fajna sprawa. Nie używamy żetonów, tylko mamy elegancko hapeki. Ja sobie muszę tutaj kuknąć, jak to składać, żeby kurde nie było brzydko. Bo potem taki tip, słuchajcie, jak źle złożycie te piny, to potem ciężko je wyciągnąć. Nie może być problem, nie? A to chyba nie ma jakichś czarów majów, zaraz zobaczymy. Cyk. Tu widzę, są takie zestawy do tego różne. Ja nie wiem, czy ja sobie przy okazji gadki szmatki nie pomieszałem. Niby, wiecie, niby to nie ma znaczenia, ale z drugiej strony fajnie jakby było fajnie to spasowane. Dobra, już mam. Widzicie, takie są zestawy. Żeby sobie to spasować ładnie kolorami. I zaraz już sobie to zrobimy. Dobra, spróbujmy. To nie wydaje się, jakby coś było w środku. Jeden. Widzicie, to ważne jest, żeby w dobrą stronę. O.
Vela w backgroundzie tam przeklina przy kompie. Coś jej nie idzie. Praca w grze. Nie, niech przeklina. Jak mąż mówi, to wtedy przeklina. To już jest zupełnie nagadka. Ty się skup na otwieraniu gry, a nie na głupotach. Ja się skupiam, ale to powiedzę tak. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Znaczy nie, no na pewno, tylko... Czasami takie szczególiki są, że... O, taki szczególik, zobaczcie. O, już ciężko wchodzi. Niemożliwe. Jak sami słyszeliście, są limity, więc tak naprawdę już za chwilę będę kończył. To może takie no co, szybkie podsumowanie. Niestety, tak jak Abel mówi, na Instagramie nie można sobie owijać w bawełnę. Można sobie pogadać. Zrobili te limity 10-minutowe. Ja ostatnio musiałem ciąć filmik, żeby mi się zmieścił. To podsumowanie unboxingu, którego tam jeszcze w międzyczasie co jakoś to zmontuję, żeby to latało mi za głową czy coś, chyba że sobie inaczej zmontuję, to jeszcze zobaczymy. No elementy są super, to kurde, nie podlega wątpliwości. Fajne są te liczniki, ale lubię takie gadżety, bo one dużo wnoszą do rozgrywki, nie trzeba się powiedzieć. Niby nie mam nic z tymi żetonami, jakimiś punktów zdrowia i tak dalej, bo to też jakieś tam serduszka czy coś. No fajnie to wygląda na stole. O, ale mocno. Trzyma, fajnie. To też jest ważne. O, ale nie chcę wejść, nie? Łódź wam. Dobrze, jakieś kombinacje. Dobra, weszło. Weszło! Ale nie do końca, kciuk już mnie boli. No, to wejdźmy fajnie, a to już tak nie fajnie wejdźmy. O, teraz działa. O, i zobaczcie, jak teraz cykęcicie, macie punkty zdrowia. No jest baje, nie? Jest baje, tak? A jak jest baje, to można grać. Da, zobaczcie, jest jeszcze żetonów. Jest tego dużo, nie? Cyk, cyk. To jeszcze ja tam puszczę. Grafik, kart, jest tego mnóstwo, nie? Jak za te ceny, to ja powiem, że kuźwa, warto, nie? To jest dobra gra. Dobra, co, no nie będę się rozgadywał, kurwa, mógłbym z wami gadać w nieskończoność, ale muszę kończyć, bo jest 10 minut limit na Instagramie. Dobra, dzięki wielkie i na razie.